Dziękuję bardzo za zaproszenie. Więc jeżeli chodzi o naszą pracę, to właściwie nie do końca jest mój zespół, powiedzmy bardziej to jest zespół, którego ja jestem częścią. I te rzeczy, o których tutaj opowiadam, no to nas jest mniej więcej około 10 osób na GH, które się tym zajmują. Rzeczywiście ostatnio mieliśmy różne osiągnięcia, różne projekty w tej chwili rozpoczynamy. Natomiast tutaj raczej jednak się skupię na takich rzeczach bardziej podstawowych, tak żeby w ciągu tej niecałej godziny móc jednak wytłumaczyć coś od początku do końca. Więc może najpierw tutaj taki krótki filmik sprzed kilku lat z TVN-u, trochę przedstawiający, czym technologie mowy są i jakie są z nim związane problemy. Praca jak praca? Nie, to jest naprawdę trudno, bo konsultanci muszą sobie radzić nawet z takimi klientami. Panie Lebiedź, Szaban dzwoni 7 tydzień, o zablokowanie numeru. To robota dla ludzi o mocnych nerwach. Są to osoby przygotowane bardzo dobrze merytorycznie, znające produkty, specyfikę banku i często nawet zdenerwowany klient odkłada słuchawkę w pełni zaspokojony. A do tego są specjalne firmy i nauczyciele. Może rozwiązań należałoby szukać tam, gdzie ludzie niepotrzebni. Internet albo numer telefonu z karty gwarancyjnej dotyczącej na przykład naprawy pralki jest w porządku. Usług bankowych też. No ale czasami człowiek przychodzi na przystanek, na którym nie ma rozkładu jazdy. I co wtedy? Można oczywiście sobie poradzić w ten sposób. O której pan odjeżdża? 10 po, tak? No, znaczy za 3 minuty. Ale jeśli na pętli nie ma nikogo, a przystanki straszą pustką, warszawski zarząd transportu miejskiego znalazł na to sposób. Infolinia automatyczna. Rozkład jazdy. Rozkład jazdy. Zrozumiała. Ten syntezator mowy, który został zainstalowany przy liniach telefonicznych warszawskiej komunikacji, jest innowacyjny pod wieloma względami. Nie dość, że rozpoznaje nazwy kilku tysięcy przystanków i złożenia wielu cyfr, to jeszcze się uczy. Oczywiście są sytuacje, kiedy słowo nie jest wypowiedziane czysto, bo na przykład chrypka. Sadyba? Przepraszam, nie zrozumiałam. Powiedz na to. Aj, nie zrozumiała pani. Przepraszam, znów nie zrozumiałam. Powiedz na to przystanek. Sadyba. Z psychologicznego punktu widzenia jest lepiej, jeżeli system będzie starał się łagodzić napięcie. Dlatego głos miłej pani na pewno tutaj dużo pomoże. Przykładów automatów, które rozmawiają z człowiekiem, jest zresztą więcej. Na infolinii z rozkładem jazdy nie dzwoni się co dzień, ale poczta głosowa to co innego. Aby skasować wiadomość, powiedz kasuj. Kasuj. Aby zapisać, powiedz zapisz. Kasuj. Kasuj. Aby odsłuchać szczegóły wiadomości, kasuj. Powiedz nagłówek. Kasuj. Aby przesłać kopię wiadomości w innej skrzynce. Za piątym razem. Czasami technika bywa kłopotliwa, to się zdarza zawsze, natomiast z całą pewnością jest to system, który służy klientowi. Są oczywiście plusy, bo taka obsługa poczty głosowej jest możliwa w samochodzie, a i ewentualnych nerwów abonenta nie przyjmuje bezpośrednio Bogu ducha winny konsultant. Maciej Warsiński, TVN24. Dobrze, więc to właśnie ten system będący infolinią komunikacji miejskiej w Warszawie to jest chyba taki najszerzej znany i najbardziej zaawansowany i najczęściej używany przede wszystkim. I on jest rzeczywiście używany na co dzień przez ludzi. Jaka jest jego wydajność, to właściwie chyba najlepiej zmierzyć poprzez czas obsługi. I średnio, jeżeli jest konsultant telefoniczny, człowiek, to ten czas obsługi w tej infolinii to jest 45 sekund. W wypadku tego systemu automatycznego to jest 90 sekund. Tyle, że jeżeli są godziny szczytowe, korki i tak dalej, to część ludzi, którzy się chcą dodzwonić do konsultanta człowieka, czeka na przykład 10 minut na połączenie. Natomiast komputer obsługuje automatycznie, od razu i w ciągu tych 90 sekund zwykle potrafi udzielić odpowiedzi. No i to są takie zapytania, na przykład jak dojechać z jednego miejsca Warszawy do drugiego. Ten system potrafi uwzględnić, wytłumaczyć, gdzie trzeba się przesiąść, od której coś tam odjeżdża i tak dalej. Więc tak, jeżeli mówimy o rozpoznawaniu mowy, to tutaj warto od razu na start rozróżnić dwie rzeczy.
ponieważ nam się może czasami wydawać, że tutaj chodzi głównie o ucho. Natomiast tak naprawdę w mowie dużo bardziej zaangażowany jest mózg. I tak jak ucho jest pewnego rodzaju odpowiednikiem mikrofonu, no to wszelkie algorytmy są odpowiednikiem mózgu i dlatego właśnie sposób rejestracji oczywiście jest bardzo ważny, natomiast jednak ta część obliczeniowa, która mniej lub bardziej udanie stymuluje pracę mózgu, jest w tych systemach dużo ważniejsza. I teraz tak, technologie mowy, wbrew temu, co by się mogło wydawać, nie są domeną tylko i wyłącznie komputerów. Pierwsze urządzenia były zupełnie jeszcze nieelektroniczne pod koniec XVIII wieku i to były syntezatory mowy w postaci takich, powiedzmy, pompek. Tam jest po prawej stronie pewnego rodzaju miech, a w tym pudełku wkłada się takie, powiedzmy, filtry akustyczne, odpowiedni gwizdek i wtedy naciskając ten miech wydawany był odpowiedni dźwięk którejś z głosek. To dość dobrze działało, natomiast oczywiście problem jest taki, że tutaj się nie da przejść płynnie z jednego dźwięku na drugi, ponieważ trzeba wymienić ten filtr, trzeba od nowa zrobić tą falę akustyczną i dlatego to była raczej taka ciekawostka. Urządzenie się też, powiedzmy, nie traktowano go o tyle poważnie, że druga osoba poza ten Wolfgang von Kempelen, nie wiem czy ktoś o nim słyszał, to była taka dość osoba specyficzna, ponieważ on też zrobił coś, co na dworach Europy przedstawiał jako taki właściwie pierwszy komputer, pierwszą sztuczną inteligencję, urządzenie, które grało w szachy. No i to urządzenie wygrywało z bardzo dobrymi graczami, łącznie chyba z Napoleonem, takie tam to wtedy było dość głośne. Tylko że wkrótce później się okazało, że urządzenie polega na tym, że tam były jakieś takie łapki, które przesywały pionki po polu, ale tak naprawdę wszystkie decyzje podejmował człowiek, który był zamknięty w tym urządzeniu, więc to trochę zdyskredytowało Wolfganga von Kempelena i jak on później zaczął mówić, że zrobił urządzenie, które naśladuje mowę ludzką, no to też doszukiwano się różnego rodzaju podstępów. Więc przetwarzanie mowy, analiza mowy polega na badaniu tego typu sygnałów. To jest nagranie słowa 4. Widać tam pewne różne fragmenty tego sygnału, że są inne częstotliwości, inna głośność. Widać też, że czasami między niektórymi fonemami są odstępy, tak jak na przykład po tym pierwszym 3 po lewej stronie. Je się da dość łatwo wyizolować. Natomiast kolejne dźwięki już są dużo bardziej ze sobą sklejone, co też nie jest taką rzeczą intuicyjną. Mogłoby się wydawać, że w tym sygnale jest dość łatwo wyróżnić kolejne dźwięki, a niestety one dużo częściej się ze sobą zlewają i stąd jest bardzo dużo problemów obliczeniowych. Jeżeli weźmiemy dłuższą wypowiedź, to ona wygląda tak. Dla osób, które, powiedzmy, bardziej się interesują stroną informatyczną, a mniej mają doświadczenie w realizacji nagrań, bardzo tutaj taką cenną wskazówką praktyczną jest, żeby jeżeli się robiłoby jakiś system rozpoznawania mowy samemu, to żeby sprawdzić, czy nagrania właśnie mniej więcej wyglądają w ten sposób, zanim się ich użyje do wyćwiczenia jakichś modeli, ponieważ bardzo często nagranie będzie może być przesterowane i wtedy nie ma tutaj tych, powiedzmy, dość losowych góry i u dołu, tylko jest takie od linijki przycięcie. No i jeżeli to nagranie wygląda tak, to wtedy właściwie nie ma co próbować ćwiczyć żadnych modeli na nim. Więc pierwszy syntezator już omówiliśmy. Teraz może pierwszy system rozpoznawania mowy. Też powstał dość dawno temu, w 1920 roku. To była taka zabawka właściwie dla dzieci. To już było urządzenie elektroniczne, czy elektryczne właściwie bardziej. I tam była taka płytka, która reagowała na drgania o częstotliwości 500 Hz. No i akurat to są takie drgania, które pojawiają się przy mówieniu E. Dlatego jeżeli ktoś do tej budki powiedział na przykład Rex, no to tam się zwalniała ta płytka i wtedy ten pies wyskakiwał. Przy czym oczywiście, jeżeli się powiedziało jakiekolwiek inne słowo z E, no to też reagował. Więc taki dość, powiedzmy, prosty, ale tak naprawdę bardzo oddający
to jak wyglądają te współczesne systemy, to znaczy też po prostu analizuje się częstotliwości i na tej podstawie tych częstotliwości się podejmuje decyzję, co zostało powiedziane. Tylko tu oczywiście w tych latach nie było takiej możliwości obliczeniowej, żeby wszystkie częstotliwości analizować, porównywać jedna po drugiej. Teraz to jest możliwe i dlatego te systemy potrafią dużo więcej niż wykrywanie jednego E. Kolejnym takim istotnym w praktyce urządzeniem związanym z przetwarzaniem mowy był wokoder. Tak jak wiele rzeczy tak naprawdę z przetwarzaniem mowy powstał w kontekście takim powiedzmy militarnym. Tutaj zaraz kolejne przykłady też będą to pokazywać, że właściwie te technologie w dużej mierze tak naprawdę rozwijały się dzięki różnego rodzaju wojnom. I to było urządzenie, przy pomocy którego Churchill i Roosevelt korespondowali sobie przez ocean. Taki usprawniony telegraf powiedzmy, żeby tam przyspieszyć tą korespondencję, to właśnie tam było już syntezowane w dużej mierze to, co oni mówili. Później po wojnie to wokoder zaczęto wykorzystywać w syntezowaniu muzyki i teraz raczej się już z tym kojarzy. Po zakończeniu wojny zaczęła się powiedzmy nowa wojna, to znaczy zimna wojna, w której Amerykanie bardzo zaczęli poważnie podchodzić do techniki, zwłaszcza po tym jak wykryli na niebie Sputnika, czyli satelitę, którą Rosjanie nagle wystrzelili nad Amerykę. Oni w ogóle nie wiedzieli ani właściwie za bardzo w pełni jak to działa, ani że oni coś takiego planują i nagle zobaczyli nad sobą kamerę. Sami nie potrafili takiej kamery wystrzelić, żeby obserwować Związek Radziecki, więc wtedy postanowili bardzo dużo inwestować w naukę, w technologię taką, która może mieć takie wykorzystanie do jakiejś analizy informacji. Powstała agencja rządowa DARPA, która finansowała bardzo dużo projektów i między innymi właśnie pierwszy taki w miarę prawdziwy system rozpoznawania mowy powstał w 1952 roku w Bell Laboratories i on potrafił już rozpoznawać cyfry z takim sensowną jakością, czyli 98% poprawnych rozpoznań, jeżeli wszystko było dobrze skonfigurowane, to znaczy człowiek siedział dobrze przed mikrofonem, człowiek był znany urządzeniom i tak dalej. To jeszcze nie było oczywiście urządzenie cyfrowe, jak podacie się można domyśleć, tylko taki układ analogowy, ale też właśnie on analizował ilość energii w dwóch pasmach częstotliwości i w tej chwili właściwie te współczesne systemy działają w zbliżony sposób, tylko tych pasm już nie jest na przykład 2, tylko jest 12. Ale ta idea, która została w taki sposób analogowy wtedy w latach 50. zrealizowana, jest tym takim state of art. Później powstało urządzenie z Japonii już z lat 60. Też taka dość duża szafa, też jakiś system rozpoznawania różnych krótkich dźwięków. I w latach mniej więcej 70. te badania bardzo przyspieszyły, też właśnie w większości dzięki tej agencji tych badań na rzecz obronny DARPA. I wtedy powstały takie algorytmy, które właściwie do dzisiaj są kluczowe w zagadnieniach rozpoznawania mowy, a więc szybka transformata Fouriera, która umożliwia właśnie analizę częstotliwościową dużo dokładniejszą niż to urządzenie analogowe z 52 roku. Niejawne modele Markowa, które umożliwiają modelowanie bardzo różnych rzeczy, nie tylko mowy, tam w nich się też na przykład DNA analizuje. Wszelkie takie jakieś informacje, które mają następstwa w czasie, to znaczy coś wynika z czegoś, może być analizowane modelami HMM i one są do dzisiaj takim typowym modelem klasyfikatora w rozpoznawaniu mowy. I w 71 roku właśnie bardzo bogato finansowany projekt rozumienia mowy umożliwił stworzenie systemu na Uniwersytecie Carnegie Mellon w Stanach, HARPI, który już działał na słowniku około 1000 słów. Potrafił analizować już nawet mowę ciągłą i działał do 5% błędów. 5% to jest taka powiedzmy dość magiczna granica, ponieważ jeżeli system działa z większą ilością błędów niż 5%, to w sensie takim komercyjnym, praktycznym, właściwie nie ma sensu
bo wtedy już użytkownicy się będą za bardzo irytować, więc to musi być 5 lub mniej procent, a 1000 słów to już jest dość dużo, zwłaszcza w wypadku języka angielskiego. Podobno są native speakerzy, którzy w ogóle znają tylko 1000 słów. Jeżeli tam, powiedzmy, można właściwie, jeśli chodzi na przykład o czasowniki, ograniczyć swoje wypowiedzi do 3. Get, do, have. I prawie wszystkie czynności można jakoś tak uprościć, żeby dość wąskim zakresem słów się posługiwać. I algorytm Witerbiego, on raczej powstał chyba w związku z jakimiś takimi obliczeniami lotniczymi, też wojskowymi. I to jest algorytm, który umożliwia szybkie znajdywanie ścieżek. I właśnie w modelach tych on ma też kluczowe znaczenie. LPC to jest metoda parametryzacji mowy. Ona ma też o tyle duże znaczenie w technologiach związanych z rozpoznawaniem mowy, jej się już raczej nie używa. Natomiast dalej chyba jest używana w niektórych technologiach telefonii komórkowej. I to była taka pierwsza dokładna metoda parametryzacji. Na czym w ogóle polega może idea parametryzacji? Te sygnały, które kilka slajdów temu pokazywałem, no to jest dość duża ilość informacji i jej analiza naraz, czy w takich modelach jak niejawne modele Markowe, czy w sieciach neuronowych, to po prostu byłoby zbyt dużo liczb do przeanalizowania. Dlatego zanim użyjemy jakiegoś modelu takiego predykcyjnego, to musimy ograniczyć tą ilość informacji w taki sposób, żeby mieć jak najmniej liczb, ale niosących jak najwięcej informacji o tym przebiegu. I tutaj się stosuje właśnie LPC, to jest taka starsza metoda, nowsze są bardziej oparte właśnie na transformacie Fouriera, ale zwykle robi się tak, że się ogranicza ten przebieg czasowy do około 40 liczb, które daną ramkę, na przykład 20 milisekund, reprezentują. No i teraz, jeżeli już przejdziemy do bardziej współczesnych rzeczy, do czego mogą być wykorzystywane technologie mowy? Więc takie najbardziej podstawowe, najważniejsze komercyjnie to są trzy pierwsze, o których pewnie wszyscy już słyszeliście. Automatyczne rozpoznawanie mowy, czyli treści, synteza mowy, czyli na przykład Iwona, rozpoznawanie mówcy, czyli rozpoznawanie tożsamości osoby, która na przykład dzwoni do banku. I kolejne są już trochę mniej może stosowane w praktyce, ale też się zdarzają takie różne aplikacje, więc możemy na przykład chcieć wykryć, że ktoś, kto dzwoni, jest zdenerwowany albo jest agresywny. To będzie właśnie rozpoznawanie emocji. Też tego typu systemy istnieją i badania nad nimi są prowadzone. Jeżeli mówimy o interakcji człowiek-komputer, to możemy też chcieć generować emocje w mowie, czyli na przykład robić syntezę w ten sposób, żeby dodać też tam pewną treść emocjonalną. To jest o tyle istotne, że mogłoby się wydawać, że synteza mowy, taka jak na przykład Iwona, już jest rozwiązaniem właściwie idealnym. I to jest częściowa tylko prawda, ponieważ w takiej jakiejś krótkiej komunikacji, na przykład właśnie w jakiejś automatycznej infolinii, ona właściwie może, można powiedzieć, że jest idealna, ale już chociażby jak tam był ten film i ten człowiek specjalnie mówił tak to Sadyba, żeby komputer go nie zrozumiał i system kilkukrotnie powtarzał, nie zrozumiałam, czy mógłbyś powtórzyć. To gdy się słyszy 3-4 razy dokładnie ten sam syntezowany głos, to zaczyna być powoli drażniące. To raz. Dwa, nie wiem, czy próbowaliście odsłuchiwać audiobooki zrobione przez syntezator mowy. Ktoś próbował? I jak było? Ile stron się udało? No właśnie, zwykle gdzieś po dwóch stronach to już jedyne, co się chce, żeby to wszystko się wyłączyło, zamilkło i żeby już przestało gadać. Więc pod tym kątem też jakieś takie właśnie usprawnienia syntezy mowy jeszcze są możliwe. W wypadku syntezy mowy na stronach internetowych, czyli tych różnych, powiedzmy, wirtualnych doradców, awatarów i tak dalej, to jeszcze dochodzi kwestia w syntezie animacji. To znaczy te obecne rozwiązania są takie, że zwykle ta sylwetka jest dość duża, twarz jest na tyle mała, że coś tam się rusza na tej twarzy,
ale żeby nie widzieć szczegółów i żeby nie trzeba symulować tego, jak twarz powinna wyglądać przy danym dźwięku. Więc to się dlatego tutaj też można bardzo dużo dopracować, żeby powiedzmy ruchy ust dostosować do mowy. Tłumaczenie mowa to jest kolejna rzecz. Takie rozwiązania jak powiedzmy Translate Google'a, no to pewnie wszyscy używają i znają. Natomiast bardzo wygodna byłaby rzecz podobna, tylko w mowie. I takie urządzenia już się pojawiają, nie dla języka polskiego, tylko raczej na przykład hiszpański, angielski, albo angielski i jakiś powiedzmy mało znany język z kraju, do którego dużo żołnierzy amerykańskich lata. To też takie tego typu tłumaczenia są, że powiedzmy nie za bardzo da się wysłać z żołnierzami tłumacza, więc przynajmniej daje się im urządzenie, żeby oni cokolwiek mogli z miejscowymi się jakoś porozumieć. No i można też próbować pomagać ludziom w nauce języków obcych, to znaczy odsłuchiwać, jak ktoś wymawia i próbować poprawić na przykład akcent. Jakie są zalety technologii mowy? Przede wszystkim dość duża naturalność, a więc to są rodzaje interfejsów, w których się stara osiągnąć taki cel, żeby użytkownik nie musiał być przeszkolony. Powiedzmy, nam się może to wydawać dość banalne, ale jeżeli użytkownikiem ma być na przykład 60-letnia osoba, która na co dzień się nie posługuje komputerami, no to nagle używanie takich tradycyjnych interfejsów, jakie są na przykład w Windowsie, to jest wielkie wyzwanie i ta osoba temu nie podoła. Natomiast jeżeli może powiedzieć kilka prostych komend w miarę tak, jakby się mogła komunikować z człowiekiem, to są dużo większe szanse, że coś tam sobie będzie mogła sama obsłużyć. Pozostawiając swobodę rąk i oczu, to znaczy jeżeli na przykład ktoś chce wydawać polecenia do jakiegoś urządzenia, a równolegle wykonuje jakąś pracę fizyczną, powiedzmy gdzieś tam naprawia jakieś urządzenie w terenie, albo robi jakieś notatki, powiedzmy w trakcie na przykład jakichś oględzin, to też tutaj to jest dość istotne, że interfejsy głosowe nie angażują właśnie rąk i oczu. Przeciętnie można założyć, że w miarę przeszkolona osoba potrafi jednak 3 razy szybciej mówić niż pisać na klawiaturze. Oczywiście są wyjątki, są osoby, które właściwie szybciej może nawet piszą na klawiaturze niż mówią, ale to jest rzadkość. Zwykle jednak dyktowanie byłoby szybsze niż wpisywanie na klawiaturze. No i kolejna rzecz, no to tekst zajmuje po prostu dużo mniej pamięci niż nagranie głosowe, co w wypadku jakichś archiwów, powiedzmy w parlamentach, w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie tych danych jest dość dużo, to też zaczyna mieć znaczenie, żeby po prostu zacząć oszczędzać dyski. Tak. Analiza mowy tak naprawdę może przebiegać na wielu różnych poziomach. Od właśnie tego, co mamy tutaj z białym tłem, czyli ramek, takich 20 milisekundowych zwykle. Później trochę wyższy poziom, ale nadal w pełni akustyczny, to są fonemy, czyli powiedzmy odpowiednik liter. Później możemy też analizować sylaby, słowa, zdania, całą jakąś wypowiedź. I w ten sposób mamy mniej więcej 4 rodzaje modeli, które możemy tworzyć, a więc modele akustyczne, które właśnie analizują głównie zawartość różnych częstotliwości w danym momencie. I to są te, o których trochę już mówiłem na samym początku. Drugi kolejny model to są modele statystyczne, w których można na przykład liczyć, jak często różnego rodzaju sylaby, głoski występują oraz jak często różnego rodzaju słowa ze sobą występują. A więc powiedzmy, jeżeli mamy wyrażenia typu różowy kot i czerwony kot, no to któryś z nich jest bardziej prawdopodobny. Semantycznie, no to też jest tego typu są informacje, tylko to już jest pewnego rodzaju wiedza, to znaczy to nie są takie proste analizy, ile razy które słowo wystąpiło z którym, tylko w wypadku analizy semantycznej możemy próbować trochę ocenić na przykład, czy dane zdanie ma jakiś sens. Jeżeli nie ma sensu, no to próbować je rozpoznać ponownie. I pragmatyka
To jest najwyższy poziom, to jest korzystanie z pewnej wiedzy o świecie, a więc mamy jakieś na przykład fakty, wiemy powiedzmy, że jakaś osoba ma określony zawód, albo że ma na przykład dzieci, że ma powiedzmy, że mieszka w takim i takim mieście. Jeżeli rozpoznanie by mówiło, że jest w jakiejś sytuacji, w której ta realnie istniejąca osoba nie powinna być, no to też może być to wskazówka, żeby przeliczyć te modele niższego poziomu od nowa, że tam coś mogło być nie tak. Przy czym w praktyce te, zwłaszcza komercyjne systemy, sprowadzają się tak naprawdę do tych dwóch najniżej ułożonych, czyli akustyki i tych statystyk słów. Modele semantyczne i pragmatyczne to jest raczej póki co domena badań. Komunikacja z komputerem, no to jest ta właśnie też kwestia naturalności, prawda? Tak wyglądała komunikacja, nie wiem, czy poznajecie osobę na zdjęciu, tak a propos? Pewnie każdy z was zna tą osobę. Nie poznajecie. No to ja zostawię to może zagadką. W każdym razie tak wyglądała praca z komputerem jakieś 40 lat temu, prawda, te taśmy. I wtedy to było tak, że człowiek się musiał dostosować językowo do komputera. Od tych 40 lat tak samo widać to w rozwoju języków programowania. Wszystkie kolejne języki programowania są powiedzmy coraz bardziej nastawione, takie są ludzkie, a mniej maszynowe. I w kwestii interfejsów jest tak samo. Później już na przykład, żeby te taśmy się nie rwały, to chociaż takie karty robiono. A możliwość komunikacji głosowej jest taka najbardziej naturalna dla człowieka. I dlatego wydaje mi się, że jest takim ostatnim etapem właśnie tej ewolucji komunikacji między komputerem a człowiekiem, idącą w stronę jak najbardziej ludzkiej komunikacji. I tu mamy ogólny schemat, jak te systemy działają. A więc rejestrujemy jakiś sygnał mowy, tak jak te wcześniej pokazane. Wydzielamy te cechy, które są jakimś powiedzmy procentową zawartością konkretnych podpasm częstotliwości i później próbujemy je sklasyfikować, te wektory cech, w oparciu o wcześniej otrzymane dane, różnego rodzaju nagrania treningowe, słownik dopuszczalnych wypowiedzi, a później ewentualnie możemy właśnie wykorzystywać takie modele jak semantyczny, żeby zrobić jakąś korektę, dodatkową weryfikację tego, co zostało rozpoznawane. Jakie są możliwe zastosowania systemów rozpoznawania mowy? Więc dwie podstawowe kategorie to są albo z interakcją, albo bez interakcji. Jeżeli to jest bez interakcji, no to najprostsze to są takie proste komendy i sterowanie jakimiś urządzeniami. Rzecz w miarę prosta do zrealizowania, taka jaka właśnie w tej chwili też staramy się wdrażać już w konkretnych rozwiązaniach komercyjnych, gdzie tych komend jest powiedzmy do 50. Wtedy te systemy mogą działać w miarę niezawodnie właśnie z tym stopą błędów około 5 lub 2%. Może być kwestia wprowadzania danych. To już wtedy się trochę komplikuje, bo na przykład powiedzmy możemy chcieć wprowadzać nazwiska, prawda? Więc nadal są to krótkie wypowiedzi, ale tych możliwych nazwisk już będzie bardzo dużo. Słownik nam się dość komplikuje i wtedy to się robi trochę bardziej skomplikowane. Na najatrakcyjniejszym zastosowaniem i najtrudniejszym takim, który dla języka polskiego jak na razie nie istnieje, to jest dyktowanie jakichś długich tekstów. I interaktywne, no to są takie albo jakieś właśnie punkty informacyjne w mieście, można sobie bardzo łatwo wyobrazić, to się też powoli zaczyna pojawiać. Jakieś takie transakcje przez telefon albo wirtualni doradcy na stronach internetowych. Jeżeli chcemy przetwarzać mowę, to dość warto mieć w głowie mniej więcej ten rysunek i uświadomić sobie to, że sygnał mowy jest dość przewidywalny. To znaczy my możemy zarówno przewidzieć, jak on będzie głośny, bo nigdy nie jest jakiś bardzo głośny i to jest pionowa oś, a więc ustalony jest dość przewidywalny zakres decybeli, których możemy się spodziewać. Ale to, co jest jeszcze ważniejsze, to jest zakres częstotliwości. To znaczy sygnał mowy jest mniej więcej od 100 Hz i górny poziom to tak powiedzmy zależy trochę od mówcy, trochę od języka. Niektórzy mówią, że 4 kHz,
Ja bym bardziej mówił 8 kHz i to jest też wykorzystywane chociażby w telefonii komórkowej, gdzie po prostu wyższe częstotliwości są już odcinane. I dzięki temu mniej informacji jest przesyłanych, ale na przykład nie wiem, czy ktoś z Was próbował kiedyś śpiewać przez telefon komórkowy. I wtedy już zwykle się pojawiają te częstotliwości powyżej 8 kHz i one nie są przenoszone. I to śpiew bardzo źle wychodzi. Właśnie przez to, że telefony są zaprojektowane zgodnie z tym, z tą ilustracją. Takie praktyczne cechy systemów mowy, jeżeli powiedzmy mielibyście gdzieś pracować w firmie i byłby jakiś taki pomysł, zróbmy sobie system rozpoznawania mowy albo kupmy sobie system rozpoznawania mowy, to jakie pytania trzeba zadać temu pomysłodawcy? Więc pierwsza rzecz, w sumie chyba najważniejsza, to jest, czy to będzie mowa izolowana, czy ciągła. Mowa izolowana to jest taka, że na przykład oczekujemy, że ktoś będzie dyktował cyfry 1, 2, 5, 8 i wtedy powiedzmy system puszcza na podstawie tego loginu. Ciągła no to jest taka wypowiedź właśnie jak ja mówię teraz, gdzie tak naprawdę w sygnale mowy tam nie widać przerw między słowami. My je potrafimy wykryć, bo nasz mózg jest bardzo dobrze przystosowany do rozumienia mowy, ale w wypadku analizy komputerowej, no to z tym są dość duże problemy. Mowa może być też czytana lub spontaniczna, więc tutaj jest kwestia taka trochę właściwie psychologiczna. To znaczy, jeżeli my mamy pisany tekst, to my oczekujemy, że on będzie poprawny gramatycznie. Natomiast gdy rozmawiamy, to tak naprawdę zwykle robimy mnóstwo błędów gramatycznych. Powtarzamy jakieś słowa, przekręcamy coś w trakcie mówienia i w rozmowie tego nie zauważamy. Natomiast jeżeli system to rozpozna i rozpozna to prawidłowo, czyli tak jak było powiedziane, no to już będziemy to widzieć w tekście i wtedy już będziemy widzieć, że to wszystko jest niepoprawne. I też pytanie, czy system powinien to automatycznie próbować poprawiać, czy zostawiać tak, jak było mówione. W każdym razie to jest taki dość dodatkowy element właśnie natury bardziej, powiedzmy, nieinformatycznej, że jako ludzie jesteśmy w mowie dużo bardziej skłonni akceptować różnego rodzaju błędy niż w tekstach pisanych. Trzeci czynnik bardzo ważny to jest zależność tych systemów od mówcy, czyli jeżeli możemy wziąć użytkownika, powiedzmy dzień wcześniej, poprosić go, żeby przez 5 minut coś nam powiedział do mikrofonu i uwzględnić to w modelu naszego systemu, to ten system będzie działał średnio 5% lepiej. Jeżeli system ma polegać na tym, że ktoś nagle skądś dzwoni, my nie wiemy, kto to jest, nie mogliśmy tej osoby wcześniej nagrać, no to będzie działał te 5% gorzej. Więc to jest taki dość też istotna kwestia, czy my mamy dość zamkniętą grupę użytkowników, których możemy wcześniej sobie nagrać i ich przeanalizować. Kolejna rzecz, bardzo istotna, z istotnym wpływem na jakość systemu, która no, po krótkim przemyśleniu myślę, że jest dość intuicyjna, ale czasami tak w pierwszych rozmowach z ludźmi z jakichś firm zupełnie na to nie zwracają uwagi, no, że system, który ma rozpoznawać 20 słów, będzie dużo, dużo bardziej efektywny niż taki, który ma na przykład rozpoznawać 50 tysięcy. 50 tysięcy to jest mniej więcej zakres, który możemy powiedzieć, że przeciętna osoba w wypadku języka polskiego tyle słów na bieżąco zna, tyloma się posługuje. Cały język polski, no to możemy liczyć, że to jest mniej więcej 1 000 000 słów, ale w to wchodzi bardzo dużo różnych nazw geograficznych, nazw biologicznych i przeciętny człowiek ich po prostu nie zna. Więc żeby mieć taki system, który sobie będzie mógł rozmawiać, dyktować jakieś ogólne teksty niespecjalistyczne, to mniej więcej trzeba liczyć się ze słownikiem rzędu 50 tysięcy. Kwestia jest właśnie też, czy my możemy na przykład przewidzieć, o czym będą te nagrania, które mamy rozpoznawać. To też może nam ułatwić. Stosunek sygnału do szumu to też jest oczywiście istotna rzecz. Czy system ma działać na przykład w biurze, czy ma działać powiedzmy na lotnisku jako punkt informacyjny. To ma może nie jakiś gigantyczny wpływ, ale też dość zauważalny. Też tak naprawdę nie chodzi tylko o to, ile to jest decybelów różnicy między szumem a tym sygnałem, który mamy rozpoznawać,
ale też jaki to jest sygnał ten zakłócający. Jeżeli to są jakieś takie urządzenia mechaniczne, tak naprawdę jest to zwykle dość łatwo wyizolować właśnie dzięki temu rysunkowi, który był przed chwilą, czyli większość szumów tak naprawdę nie jest w tym zakresie od 100 do 4000 Hz, tylko one są nad albo pod. Natomiast jeżeli to jest taki szum mówiących osób wokół, szum takiej jakiejś imprezy, szum ulicy, gdzie ludzie wokół mówią, no to jest dużo bardziej szkodliwy szum, bo to jest, są wtedy właśnie te częstotliwości, te same, które my próbujemy rozpoznawać. I ostatnie pytanie, które trzeba takiej osobie zainteresowanej systemem rozpoznawania mowy zadać, to jak ta mowa ma być rejestrowana? Czy to ma być mówienie do telefonu, gdzie ten głośnik, gdzie ten mikrofon nie jest często najlepszej klasy, czy w drugim skrajnym przypadku możemy sobie powiedzmy zarejestrować kogoś w studio nagrań, prawda? No tutaj też wiadomo, że to wyjdzie lepiej lub gorzej dzięki temu. Jeżeli ktoś by miał pracować w związku z przetwarzaniem mowy, to warto wiedzieć, czym jest fonem. Ogólnie jest to, powiedzmy, odpowiednik litery w języku mówionym. Tyle, że dość często pada pytanie, czy fonem to jest to samo, co głoska. Więc odpowiedź brzmi nie, to nie jest to samo. Głoska to jest konkretna realizacja fonemu, czyli to, co zostało powiedziane. Natomiast fonem to jest jakby część alfabetu. To jest to, co może być powiedziane. To jest taka bardziej koncepcja, która istnieje w danym języku. I druga rzecz to jest trifon. Teraz kiedyś w ogóle mieliśmy taki problem z Wikipedią. To znaczy w Wikipedii generalnie była błędna definicja trifonu. No a my też tych rzeczy, o których ja tutaj mówię, uczymy studentów, głównie na inżynierii akustycznej. No i niestety dość dużo osób źle pisało definicję, no bo brało ją z Wikipedii. W końcu Wikipedia to zmieniła, więc trifon też wbrew temu, co może nazwa jakoś tak intuicyjnie mówi, to nie jest trójka fonemów. Tylko trifon to jest jeden fonem, tylko taki, w którym podajemy informacje o tym, co było przed nim i co było po nim. Czyli to jest fonem z informacją kontekstową. Fonem to jest taki też, można by powiedzieć, odpowiednik atomów. To znaczy to jest coś, co my traktujemy już jako dźwięk mowy, który ma takie cechy, które wyróżnia je od innych fonemów. I to są dźwięki, to są cechy często artykulacyjne, to znaczy na przykład układ języka, sposób ułożenia ust i tak dalej. Baldi to jest taki dość zabawny program ze Stanów, w którym to jest taki właśnie jakby syntezator mowy, ale taki, którym widać też, jak pracują usta, jak pracuje język i można sobie tam taką animację puścić i to oglądać. W wypadku systemu przetwarzania mowy dość istotną rzeczą jest to, że właściwie nigdy nie pracujemy na zapisie ortograficznym, zarówno w wypadku syntezy, jak i rozpoznawania mowy. Musimy ten zapis ortograficzny przetworzyć najpierw na zapis fonetyczny, w takim sensie tekstowym. Do tego jest kilka programów. Jednym z nich jest właśnie program zrobiony przez nas, z którego korzysta też kilka innych instytucji. Demo jego jest dostępne na naszej stronie internetowej, więc też można tam kiedyś sprawdzić, jak to działa. Ale generalnie chodzi o taką, wydawałoby się, dość prostą i naiwną rzecz, jak taki, powiedzmy, zapis właśnie, jak tu mamy na przykład będę, prawda? Ale to nie jest takie oczywiste, bo właśnie to nie jest tak, że ę zawsze się wypowiada jak ę, bo będę tam, to pierwsze i drugie ę się czyta trochę inaczej i system, który każde słowo potrafi rozpatrzyć, jest tutaj dość niezbędny. No to była dość żmudna praca, żeby go zrobić, bo on ogólnie pracuje mniej więcej na takich tabelkach, które tutaj właśnie jedną zeskanowałem prosto z notatek kolegi, który to rozważał. Więc po prostu są jakieś tam właściwie tysiące mniej więcej zasad, które mówią, że na przykład jeżeli jest literka ry po literce o, to ją należy czytać tak. Ale jeżeli na przykład po niej już jest ły, to należy ją czytać inaczej. I to właśnie takie tego typu macierze
reprezentują tą wiedzę. No i on to wszystko wklepywał jako konkretne instrukcje warunkowe, kolorował właśnie, żeby się gdzieś nie pomylić, bo jeżeli się powiedzmy raz ktoś... No to jest takie dość trudne do debugowania, prawda, bo to gdzieś tam później znaleźć co jakby konkretny, które zasady są użyte, w którym słowie, to nie jest takie proste, więc jeżeli się tam raz gdzieś coś źle wpisze, no to później jest dość trudne do odnajdywania. Jedna też tutaj taka może właśnie lekko bardziej humanistyczna rzecz, bo właściwie chyba całe moje wystąpienie było zapowiadane na bardzo humanistyczne, z tego co widziałem na stronie, to kwestie dialektów i gwar. W przypadku języka polskiego to może nie jest aż tak ważne, bo zarówno dialekty, jak i gwary w Polsce nie są bardzo popularnie używane, a też różnice między nimi są dość małe, ale w przypadku języka angielskiego to jest dość kluczowe, bo ludzie posługujący się językiem angielskim jako swoim pierwszym językiem czasami nie potrafią ze sobą tak naprawdę rozmawiać. Ja sam miałem taką sytuację, jechałem busem w Liverpoolu i kierowca próbował koniecznie ze mną rozmawiać. Ja nie rozumiałem zupełnie, co on do mnie mówi, więc poprosiłem koleżankę Irlandkę, żeby z nim porozmawiała, bo mi głupio było, no, że tak on mi zadaje pytania, a ja nie wiem, jakie to są pytania. Proszę go, żeby powtórzył, a ja dalej zupełnie nie rozumiem, co do mnie mówi. No i ona coś tam odpowiadała, tak, nie, i później się jej spytałem, jak już wyszliśmy, o co temu kierowcy chodziło. A on mówi, nie wiem, odpowiadałem raz tak, raz nie. A prawda, oboje Brytyjczycy byli. Więc w polskim no, nie ma tych różnic aż tak dużych, ale też jednak pewne są. Dialektów tutaj podstawowych mamy 5 właściwie obecnie. Małopolski, który jest tak obszarowo dużo bardziej rozległy niż województwo małopolskie. Mazowiecki, wielkopolski, śląski i na tych terenach powiedzmy odzyskanych są tak zwane dialekty mieszane, no to wynika stąd, że tam ludność pochodzi z bardzo różnych rejonów i powstały takie jakby nowe dialekty, które nie są w jakiś sposób nazwane i one są takie powiedzmy najmniej wyraziste. Tam jak się gdzieś pojedzie, to dzięki temu może ludzi tam jest najłatwiej zrozumieć, ponieważ te dialekty są dość słabe. Oprócz tego, że mamy te 4 dialekty plus ten mieszany, to w języku to w Polsce jest też używany kaszubski, który jest już definiowany jako osobny język. I to jest różnica wbrew pozorom dość duża, bo to jest nie tylko taka filologiczna różnica, czy coś jest dialektem, czy coś jest językiem. W tej chwili jest też kwestia dialektu śląskiego, który na dzień dzisiejszy, powiedzmy, przez prawo polskie jest definiowany jako dialekt. Natomiast duża część osób ze Śląska uważa, że to powinien być język, ponieważ się na tyle wyróżnia, że spełnia kryteria języka, a nie dialektu. I co to za sobą niesie? No właśnie w 2005 kaszubski został przyjęty jako język regionalny i to na przykład oznacza, że może być na maturze przedmiotem, prawda? Można zdawać maturę z języka kaszubskiego jako języka obcego. Może być też, można się domagać tłumaczenia jakiegoś, powiedzmy na kaszubski, w jakichś urzędowych sprawach. Więc to dość dużo wnosi. Jak będzie ze śląskim, to powiedzmy, nie wiem, może też zostanie uznany za język. Póki co tak nie jest, aczkolwiek osoba, która mówi takim pełnym dialektem śląskim, rzeczywiście zazwyczaj dla osoby nieznającej tego dialektu może nie być zupełnie zrozumiała, więc ma to sens, żeby to traktować jako język. Wszystkie systemy rozpoznawania mowy i syntezy właściwie też działają, opierają się na statystykach, a statystyki opierają się na różnego rodzaju próbkach. I to jest bardzo dlatego istotne, żeby mieć duże korpusy o wysokiej jakości nagrań, ponieważ no to jest niejako jedzenie tych wszystkich modeli, prawda? Jeżeli mamy mało danych, to modele będą gorsze. Przykładowo my operujemy tak gdzieś na kilku godzinach mniej więcej. I to i tak mamy pewne też problemy tak naprawdę z przetworzeniem tych kilku godzin, z uwzględnieniem wszystkich materiałów, wszystkich danych w naszych systemach. Systemy takie Google'a na przykład, no to one operują na kilku tysiącach godzin.
I tutaj też, prawda, się pojawia różnica w jakości. No, dla języka polskiego w ogóle takich zasobów raczej nie ma, więc stąd też te systemy działają gorzej. Czym się różni korpus od takiego zwykłego zbioru nagrań? Po pierwsze, korpus musi mieć jakieś dodatkowe anotacje, tak żeby był przetwarzalny przez komputer. Więc musi też mieć autentyczne dane językowe, więc już parę razy kilka osób się mnie pytało, a co, jeżeli byśmy wzięli syntezator, nagrali milion godzin dzięki syntezatorowi i wrzucili to do modelu? No więc to nie będzie działało niestety, bo te dane są zbyt mało, no one się nie różnią i się będą tak naprawdę informacje duplikować i to nie zadziała. Korpus powinien być też reprezentatywny, więc na przykład jeżeli byśmy chcieli korpus tekstów zebrać, no to najprostszą metodą byłoby użyć jakiś web crawler, ściągnąć mnóstwo stron internetowych i może się nam wydawać, że mamy korpus. Niestety on wtedy nie będzie za bardzo reprezentatywny, bo w internecie są określone rodzaje informacji, określone rodzaje wypowiedzi i one tutaj tego nie spełniają. No i jest właśnie kwestia anotacji, która też w takim sensie finansowym, można powiedzieć, bardzo wyróżnia pierwsze lepsze nagranie od korpusu, ponieważ anotowanie minuty nagrań to jest zwykle 20 minut pracy. Więc zrobienie, powiedzmy, korpusu godzinnego, no to jest jakieś 20 godzin pracy i stąd się biorą dość duże koszty związane z korpusami. Tu o przesterowaniu mówiłem, ten na górze sygnał to jest właśnie sygnał przesterowany. Jak jesteśmy z czasem? No mój czas powoli dobiega do końca, a prezentację sobie przygotowałem trochę zbyt dużą, jak widzę. Więc myślę, że ja na tym tutaj etapie skończę. Nie wiem, czy przewidujemy jakieś odpowiedzi, pytania, czy jaki mamy scenariusz? To, co na pewno mogę powiedzieć, to akurat mam tutaj ze sobą kilka egzemplarzy, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to chętnie prezentuję. Tak, oczywiście przewidujemy pytania. Najlepiej przynajmniej trzy, ale zaraz się dowiecie dlaczego. Pytanie było o modelowanie semantyczne i o to, jak się nazywa nasz zespół. No więc nasz zespół to jest zespół przetwarzania sygnałów w Katedrze Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Natomiast modele semantyczne to jest tak. To są tak zwane bugs of word, czyli patrzy się na przykład w jakim kontekście zdań jakieś słowa występowały razem i wtedy właśnie dzięki temu możemy wyłapać jakieś takie informacje, że powiedzmy na przykład koty częściej chodzą niż pływają i zebrać tego typu statystyki. Drugi model semantyczny, który bardziej chcemy dopiero wykorzystywać, no to jest słowosieć. To jest taki zasób dość ciekawy z Politechniki Wrocławskiej, z którym warto się zapoznać, jeżeli ktoś się interesuje tematami związanymi z mową albo językiem naturalnym. I tam są, słowosieć to jest takie bardzo duże drzewo, które jest słownikiem i dzięki niemu możemy mieć informacje typu, że na przykład powiedzmy koło jest częścią samochodu. I to też, ponieważ oni mają chyba gdzieś w tej chwili około 100 tysięcy słów, to zaczyna być realne, żeby na podstawie tego budować też jakieś takie modele predykcyjne, które zdania mają sens, a które nie mają. Jeżeli dwa słowa często ze sobą występują w zdaniu, to my zakładamy, że one są semantycznie powiązane, a jeżeli na przykład w naszych tekstach nie wykryliśmy zdań, w których jest naraz słowo kot i pływać, to zakładamy, że koty nie pływają. Normalizuje się, ponieważ mamy takie słowa jak na przykład i, a, na, które będą prawie wszędzie, w każdym kontekście. Więc one nie niosą informacji, więc najważniejsze są takie słowa, które występują często, ale w małej ilości kontekstów. No tu są dwa możliwe podejścia. Oba mają zalety i wady. Można brać te słowa z odmianą, a są też programy, analizatory morfologiczne, takie jak Morfeusz, że można odmianę odciąć i brać tylko
słowo podstawowe, więc oba rozwiązania mają sens, powiedzmy. Czy istnieje jakiś soft, który mogę jako laik po prostu ściągnąć na kompa i powiedzmy używać do sterowania, jak wydawania jakichś komend? Jeżeli, znaczy mówimy taki, który byśmy chcieli sami jakoś skonstruować, tak? Mamy znaczy, nagrania. Niekoniecznie, chodzi mi o coś, co mogę gdzieś ściągnąć i eksperymentować z syntezatorem, czy rozpoznawaniem mowy do sterowania komputerem. Znaczy, jeżeli chcemy eksperymentować, tak powiedzmy bardziej programistycznie do tego podejść, no to ja polecam HTK. To jest taki otwarty system z Cambridge. Tylko jest dość skomplikowany, więc żeby zrobić jakiś system rozpoznawania na nim, no to wymaga co najmniej kilka godzin pracy. Ale no ma właśnie tą zaletę, że jest otwarty. To jest zbiór około 20-30 programów, które różne funkcje wykonuje. Do tego trzeba mieć swoje jakieś nagrania i można sobie taki prosty system zbudować wtedy. Dziękuję. A czy może pan zaproponować jakiś, nie wiem, silnik polski, bo ja znam angielskie, takie jak Sphinx czy Julius. Jest coś takiego? Czy istnieje open source'owy, czy nie? Jeśli chodzi o rozpoznawanie mowy w Polsce, no to są właściwie, jest kilka takich zespołów. Są trzy zespoły uniwersyteckie i to jest właśnie nasz zespół, to jest jeden silnik. Jest zespół w Poznaniu. On w tej chwili działa tam głównie w takim, powiedzmy, poznańskim odpowiedniku Cyfronetu. W tej chwili nie pamiętam dokładnie nazwy. I jest ten system, który właśnie jest między innymi używany w tej infolinii warszawskiej i to jest praca polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. A oprócz tego jest, no są silniki takie typowo komercyjne, na przykład Google'a i Nuance'a, które można tam jakoś wykupić,